Superowoce mają supermoce, podobnie jak lekarze walczący z pandemią. Plantatorzy i przetwórcy owoców przygotowali tysiące przetworów dla superbohaterów. Owocowe przesyłki trafią do warszawskich szpitali i do lekarzy we włoskim Bergamo. Lekarze ratują życie, a plantatorzy i przetwórcy owoców produkują to, co może wzmocnić odporność. Wspólnie z plantatorami owoców jagodowych, polskich superowoców, postanowiliśmy włączyć się w akcję podziękowań i wsparcia dla pracowników służby zdrowia, którzy są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. Postanowiliśmy przekazać przetwory z owoców jagodowych. Do tegorocznych zbiorów owoców jeszcze sporo czasu, ale zdaniem plantatorów i przetwórców, powstające z nich przetwory. Także są zdrowe. Nasza odporność jest mocno osłabiona, musimy ją wzmacniać, a nasze przetwory mogą zapewnić nam właśnie wzmocnienie, odbudowę tej odporności. Dlatego też zrzeszyliśmy się wraz z pozostałymi plantatorami i przetwórcami. Soki, konfitury, dżemy. Każdy z plantatorów i przetwórców przekazał na rzecz akcji swoje produkty. Ile kto może tyle daje? Jedni dają 100 sztuk, inni dają 1000 sztuk. Widziałam też, że są i tacy więksi producenci, którzy dali nawet kilka tysięcy sztuk swoich, swoich produktów. Z ziemi polskiej do włoskiej przetwory pojadą między innymi tam, gdzie walka z pandemią jest teraz jedną z najtrudniejszych. W akcji bierze udział kilkadziesiąt gospodarstw. Udało nam się zebrać prawie 3000 przetworów. Zostały one przekazane w, do jednego ze szpitali w Warszawie i trwa transport do Włoch, y, czyli do o, miejsc, które są najbardziej y, narażone teraz na epidemię. Pomaga nam między innymi pani ambasador y, Polski we Włoszech. Oraz osoby koordynujące, które mają bezpośrednio pokierować tą akcją i przekazać polskie przetwory do włoskich szpitali. Na liście zebranych produktów są soki, konfitury i dżemy z aronii, borówki, jagody kamczackiej, porzeczki, malin, agrestu i mini kiwi. Pomagamy jak umiemy. Z naszych super owoców zrobiliśmy super przetwory i przekazujemy je dla naszych superbohaterów.